Faktycznie jest takie jedno zdjęcie, gdzie jestem w stroju Zorro. Byłoby to ogromne wyzwanie, ponieważ bardzo mało mam do czynienia z piłką nożną. Nie jestem wielkim fanem, nie oglądam, nie śledzę, więc myślę, że pasdan byłby bardzo ciekawym zadaniem. Cześć, witam wszystkich słuchaczy i widzów Kinorozmowy. Moim gościem jest dzisiaj Bartosz Bielenia, aktor, tak, machamy sobie, bo jesteśmy w swoich domach, aktor filmowy i teatralny w teatrze, między innymi teraz Nowym Teatrze. W filmach znacie go na pewno z Bożego Ciała, a teraz zagrał w filmie Prime Time Jakuba Piątka. Ale chciałem zacząć od twoich aktorskich początków. I przeczytałem gdzieś taką informację, że w wieku kilku lat, pewnie trzech czy czterech, w przedszkolu występowałeś w stroju Zorro, bohatera Zorro. I to mi zapadło w pamięci, dlatego że ja też w jakimś tam szkolnym, przedszkolnym wieku, to był mój ulubiony bohater i też miałem taki strój Zorro. I ty tam powiedziałeś, że taka twoja przygoda właśnie może wtedy się zaczęła, już w czasie takich przedszkolnych występów. Pamiętasz ten strój i tamten czas w ogóle? Gdzieś te zdjęcia? Wow, aż bardzo mnie zaskoczyłeś. Bardzo. Faktycznie jest takie jedno zdjęcie, gdzie jestem w stroju Zorro. Miałem faktycznie, nie wiem, ze 3-4 latka może. To był bal przybierańców w Młodzieżowym Domu Kultury. W ogóle dla dzieciaków zorganizowany. Co się później bardzo miło złożyło, ponieważ w tym domu kultury spędziłem masę mojego czasu chodząc do teatru Szóstka, na zajęcia gitary, śpiewu i masę innych, na co się tam dało chodzić, i do teatru Klaps na dwie grupy, więc Młodzieżowy Dom Kultury był moim drugim domem gdzieś tak już od, nie wiem, chyba 14 roku życia. Ale tak, faktycznie wtedy było to zdarzenie, które moja mama wspomina z delikatnym uśmiechem, gdzie wlazłem na scenę i kłaniałem się bez końca. Grzecznie cały czas się kłaniałem wszystkim ze sceny i nie można było mnie zdjąć stamtąd. Co niestety nie mogła mnie złapać wręcz biegając tam, uciekałem od niej, musiała interweniować pani, która z Młodzieżowego Domu Kultury, która się tam do mnie opiekowała. Tak, no była taka sytuacja faktycznie, złapałeś mnie off guard. Czyli właśnie już wtedy pokochałeś scenę, można tak powiedzieć. Że... Najwidoczniej, ja tego w ogóle nie pamiętam, w sensie to jest anegdota śmieszna mojej mamy. Jest zdjęcie z tego. Z tego momentu, ale no tak, tak, faktycznie chyba najwidoczniej już wtedy mi się to podobało. No właśnie, później było między innymi kółko teatralne Klaps w Białymstoku, bo ty pochodzisz z Białegostoku i w tamtym miejscu, do tamtego miejsca przychodziło wiele osób, które później zostały aktorami. Między innymi to jesteś oczywiście ty, ale jest to Adam Woronowicz, jest to Katarzyna Herman, Rafał Rutkowski. Wiem, że też uczęszczał tam dziennikarz Radosław Mróz. Tak, Radek Mróz. Radek, z Radkiem się jeszcze spotkaliśmy nawet. Radek Mróz mnie wciągnął do ferii z Jedynką. Nawet byłem tym korespondentem z Podlasia, robiłem materiał o żubrach. Aha, to jest taki epizod telewizyjny. Tak. No właśnie, jak to wtedy wyglądało, jak wspominasz to kółko teatralne? Bo to było takie miejsce, z którego rzeczywiście, jak dzisiaj widzimy, wyszło wielu uznanych, utalentowanych aktorów. No i przede wszystkim ludzie, którzy tam przychodzili, no bo to był kocioł osób, które interesowały się tym samym i tak bardzo żywo i intensywnie. No i mogliśmy sobie spędzać po prostu godziny razem, gadając, przerzucając się rzeczami, podając sobie pirackie płyty ze spektaklami i jeździć razem do innych miast, żeby oglądać teatr od Supraśla po Warszawę. Zrobiliśmy spektakl na podstawie
prawie ku inne czasy Olgi Tokarczuk. Nawet wymieniłem z nią kilka maili, gdzie ona wysłała nam jakieś duże życzenia i że trzyma kciuki i że jeśli będziemy mieli wideo tego, to żeby wysłać. Niestety wideo się nie udało, ponieważ poprosiłem mojego tatę, żeby nagrał spektakl. No ale mój tata z taką miłością do mnie nagrywał ten spektakl, że nagrał tylko sceny, w których jestem. To rzeczywiście niestety nie mogłem tego wysłać pani Oldze, bo no cóż, no, nie wyglądało to najlepiej. A jednym z twoich ulubionych aktorów, przynajmniej tak czytałem, chciałbym, żebyś mi powiedział, czy to jest rzeczywiście prawda i czy tak jest też dzisiaj, Robin Williams. Tak, Czyli zgadza znany się. z Buntownika z Wyboru czy Stowarzyszenia Umarłych Poetów. Czy z pani Doubtfire? Na przykład. I Jumanji. Czy to cały czas jest taka miłość? Tak, ogromną miłość do tego człowieka. Ogromną. W sensie mówię o pani, zaczynam o pani Doubtfire i Jumanji, bo to były filmy, które w dzieciństwie były dla mnie strasznie ważne. Katowałem VHS-y z nimi. Nie pamiętam, ile razy panią Doubtfire obejrzałem. Podobnie Jumanji. To były chyba w dziesiątki razy. Pamiętam, że kończyła się kaseta, a ja skakałem, prosiłem, żeby mi przewinąć do początku i obejrzeć to jeszcze raz. No a później zacząłem oglądać też inne z nim filmy. Takie jak właśnie Buntownik z Wyboru, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, czy Patch Adams na przykład, które pamiętam, jak poruszyło nam całą rodzinę. Jego humor był nie do zatrzymania, prawda, przy wszystkich wywiadach i spotkaniach. No, ale też miał w sobie jakąś wielką tajemnicę i ogromny smutek zawsze, więc na zderzeniu tych dwóch dziwnych, przeciwnych właściwości, tego wulkanu humoru i kreacji z jakimś głębokim po prostu smutkiem. Tak, on nie musiał też, wydaje mi się, grać tych pierwszoplanowych ról, bo w tych drugoplanowych, jak na przykład w Buntowniku z Wyboru, gdzie gra psychologa, przecież też zaznacza swoją obecność bardzo i w sumie wiele osób jego tylko pamięta, jego rolę pamięta na długo. Więc coś... To prawda. To prawda, wręcz w tym filmie bardzo, bardzo mocno się ten film łączy z Robinem Williamsem. Jakby on się pojawia mocno w pamięci. A to przecież jest o innym chłopaku z Bełdy. Tak, strasznie, strasznie dotknęła mnie jego śmierć. I rzadko, w sensie nie znając człowieka aż tak dotkliwie, przeżyłem te informacje. To była smutna wiadomość. Ale wracając do twojej drogi aktorskiej, to pojawił się teatr i później głośny film, może tak, Boże Ciało Jana Komasy. Muszę być Disco Polo. Disco Polo też było po drodze, oczywiście Disco Polo, gdzie wystąpiłeś w bardzo charakterystycznej roli. I ja dopiero w sumie powiem ci, że chyba przed Bożym Ciałem się jakby doczytałem sobie, kto wystąpił w roli tych dwóch chłopaków w białych strojach w tym filmie. Trochę to było przecież nawiązanie do Fun Games, prawda? Nawet nie trochę, Maćka Bochniaka, ale w tym filmie było mnóstwo nawiązań do kina. Ale ja chciałem już przejść do Bożego Ciała, byśmy trochę przyspieszyli tą drogę. I zapytać się, ponieważ ja uważam, że to świetny film, zresztą o nim pisałem i mówiłem i rozmawiałem z Janem Komasą i z Mateuszem Parcewiczem, świetnym scenarzystą. Gdzieś też przeczytałem, bo trochę poczytałem o tobie, powiem ci, że i to mnie zaciekawiło. Nie chcę już wracać do tej roli, bo wiele o niej mówiłeś, ale to co o tych przygotowaniach. Tak, ale o tych przygotowaniach do roli, to mnie bardzo zaciekawiło, bo przywołałeś tam pamięcią spotkanie ze szkoły, z liceum. Chłopak, który chciał być księdzem. Właśnie. Tak, pamiętam. I że to jakoś też pomogło ci w budowaniu tej roli i w ogóle
o takie spotkania i takie wspomnienia, czy one pomagają później kształtować ci bohatera i czy w ogóle jak szukasz tego, w jaki sposób mógłbyś zagrać, to czy wracasz do takich właśnie historii, wspomnień? Staram się wracać, w sensie, jeśli coś jest, co może mi pomóc i pozwoli jakoś emocjonalnie znaleźć kontakt z tym, co mam sportretować, to jak najbardziej. Faktycznie to było bardzo interesujące spotkanie, szczególnie ten ogień i potrzeba tego chłopaka do tego, by jakby zostać księdzem też, nie? Jakby w 100% się zaangażować. W nowo odkrytą po prostu wiarę dla niego w takim mocno neofickim wydaniu. Jego też się to chyba nie skończyło tak, że on tym księdzem został, chyba poszedł do seminarium, ale go ostatecznie nie skończył z tego, co tam się pytałem. To też było bardzo ciekawe, bo on zaangażował się w spotkania charyzmatyczne, które są takie bardzo duchowe i wręcz no są bardzo intensywne i jakby doświadcza się cudu na własne oczy, co na pewno ten ogień jego mogło bardzo, bardzo mocno podgrzać. Ale tak, staram się korzystać z takich rzeczy. No, nie ze wszystkimi sytuacjami ma się wspomnienia i nie do każdej z takich sytuacji, na przykład przy prime time, już trudno mi było korzystać ze wspomnień z napadów, na przykład. Ewentualnie z plastikowym pistoletem. Ewentualnie. Zdarzało mi się strzelać na strzelnicy wcześniej, ale no nigdy nie trzymałem nikogo pod bronią, więc tutaj nie miałem jak skorzystać z własnych doświadczeń. No tak, to właśnie jest ta trudność też pracy aktora. Ja tylko tak zapytałem właśnie o to, ten konkretny przypadek. Ale z tym filmem Boże Ciało w ogóle przeszedłeś niesamowitą drogę, w sumie przejechałeś, bo jeździliście po różnych krajach, byliście też za granicą, przecież w Los Angeles na gali Oscarowej, gdzie zrobiłeś słowiański przykód. Jesteś autorem pierwszego takiego, wydaje mi się, w ogóle w historii. I wydaje mi się, że się z tym dobrze czułeś. Chyba tak było. Bardzo. Właśnie. Przechodząc już do filmu Prime Time, czyli debiutu jako chyba piątka, który można oglądać na Netflixie. Jak wyglądał casting do filmu Prime Time? Castingi z Kubą to jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy w ogóle w mojej pracy, jakie mnie spotkały. Naprawdę, spotkaliśmy się w parku, usiedliśmy, gadaliśmy o tym, jak według nas wygląda ta historia, czym jest ten bohater. I dopiero później Kuba zaprosił mnie na kolejne spotkanie, na którym już coś tam graliśmy i kombinowaliśmy. Ja myślałem, że już prawie to mam w zasadzie, ale okazało się, że nie było tak blisko. Nie było tak łatwo. Nie było tak łatwo. Mieliśmy jakieś próby i tak naprawdę w sensie casting nie mógł być z pistoletem z dłoni. W zasadzie jakby dobra, pierwszy był taki, że biegałem chyba z wieszakiem i próbowałem straszyć ludzi. Ale faktycznie Kuba jakby tak angażuje się, tak poświęca się każdemu, kto przychodzi na przesłuchanie, że czujesz się faktycznie, że to już jest jakby praca, nie? Praca z nim. Powiedzmy kilka słów o tym, o czym opowiada film Prime Time. Bohater, którego grasz, Sebastian, włamuje się do budynku telewizji i bierze w zakładników, terroryzuje prezenterkę i ochroniarza. Później cała akcja jest właśnie dzieje się z nimi, ale też z osobami, które przychodzą z zewnątrz i próbują jakąś tą sytuację rozwiązać. Zgadza się. Więcej, tak, więcej nie zdradzamy. No właśnie, jak ty pracowałeś nad postacią Sebastiana? Na samym początku wydawało mi się, że to będzie łatwe. No bo jednak no, ktoś wpada z pistoletem, jest rzutki, inteligentny, wie jak odpowiedzieć, jest władcą sytuacji. Wcale to tak nie wyglądało, ponieważ jednak osoba z bronią
włamująca się gdzieś i biorąca zakładników, kiedy nie ma tego ludzkiego wymiaru. Szybko stacza się w stronę jakiejś psychopatycznej, niebezpiecznej jednostki, takiej tricksterowej, ale jokerowej bardziej, która jakby wie więcej, ale Nie dopuszcza powie. was i, no, a o to w ogóle na mnie, jakby w ogóle nie o tym to miało być. Nie chcieliśmy, żeby to było. Żeby to było o tym. Od początku chcieliśmy, żeby to była bardzo enigmatyczna postać, ktoś, o kim bardzo mało wiemy, ktoś, na kogo bardzo dużo można wyprojektować własnych opinii. Magda Popławska, z nią występujesz między innymi na scenie, można by było powiedzieć, ale tak naprawdę na ekranie. Jak się z nią grało? Wspaniale. Magda naprawdę świetnie się odnalazła w roli prezenterki. Ale mówię o tym, że tworzycie taki trójkąt specyficzny, dosyć intymny też w niektórych momentach. Tak, bardzo, bardzo. W sensie nie faktycznie, faktycznie no, dużo czasu spędziliśmy tam razem, zamknięci. Wiesz, wiele dni też spędziliśmy w sytuacji, w której oni jakby milczeli, byli przestraszeni, a ja jakby ich terroryzowałem, więc to jest dziwny rodzaj współistnienia i współgrania ze sobą. Tutaj Andrzej po prostu, w którym jestem zakochany całkowicie, który jakby swoją obecnością po prostu potrafił tak wypełniać te sceny i swoją jakby, no, po prostu obecnością. Napisałeś na swoim Facebooku, przeczytałem, że to będzie film bez, polski film, to jest to, bez brodzenia w błocie, bez odpadających dachówek i księży. Czyli rozumiem, że tak odbierasz dzisiejsze polskie kino, ale czym jest dla ciebie prime time? Bo to jest takie połączenie gatunków, w sumie hybryda, bo to jest i kino akcji, i dreszczowiec, i trochę dramat psychologiczny. A ty jak Dla odbierasz? mnie to jest bardziej psychologiczna opowieść. To jest jednak mozolna sytuacja. To jest trudna, to jest napięta sytuacja, ale długa. Ona też jest męcząca dla wszystkich, którzy w niej biorą udział. Więc dla mnie to jest bardziej film psychologiczny. To na koniec chciałem cię zapytać o twoje marzenia aktorskie, bo przeczytałem, że chciałeś zagrać Michała Pazdana, polskiego piłkarza obrońcy. Czy to rzeczywiście jest prawda i dlaczego akurat on? Przede wszystkim ze względu na uderzające podobieństwo między mną a Pazdanem, szczególnie z okresu, jak byłem łysy. Właśnie, bo on jest łysy, tak. Tak, więc tutaj nie, zresztą jesteśmy bardzo podobni. Myślę, że to jesteśmy bardzo podobni. No i przede wszystkim byłoby to ogromne wyzwanie, ponieważ bardzo mało mam do czynienia z piłką nożną. Nie jestem wielkim fanem, nie oglądam, nie śledzę, więc tutaj musiałbym się bardzo przygotować i wyjść ze swojej strefy komfortu. Więc myślę, że Pazdan byłby bardzo ciekawym zadaniem. Poza tym jest świetnym zawodnikiem, z tego co się dowiedziałem, świetnym obrońcą. Wspaniała pozycja też. Nie na pierwszym, jakby nie jest to, nie byłby to film o piłkarzu, który jest strzelcem. Chociaż Pazdanowi również zdarzyło się strzelić, ale jest to wspaniały obrońca po prostu. Nasz bohater. Bohater, to życzę ci zagrania takiego bohatera w takim razie. Niech się zgłaszają reżyserzy, reżyserki do ciebie, niech piszą scenariusze, a my w tej chwili odsyłamy do filmu Prime Time, który jest na Netflixie, z twoją świetną rolą. Więc zachęcamy do obejrzenia. Ja ci dziękuję bardzo, że poświęciłeś czas i Dzięki wielkie. porozmawiałeś ze mną. Dziękuję. Dzięki, że oglądaliście Kino Rozmowy. Zapraszam do subskrypcji kanału i polubienia nas na Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia.